To ja napisałam skargę na dyrekcję szkoły podstawowej numer 5. Nie przygotowałam żadnego oświadczenia. Chciałam tylko powiedzieć to, czego nie miałam szansy na posiedzeniach komisji. Po pierwsze, w pierwszym dniu dlatego, że zostałam zakrzyczana. W drugim dniu, również broniąc własnego dziecka, byłam atakowana przez osoby niezwiązane bezpośrednio ze sprawą. Uzasadnienie, które przeczytałam, bardzo mnie zdziwia. Jest w nim bardzo dużo nieprawdy. I chciałabym się króciutko odnieść do tego, co tu jest napisane. Kwestia frekwencji, która wyjaśniałam. Syn z powodu przyjmowania leków ma bardzo obniżoną odporność. Czytamy tutaj, że podczas rozmowy, która miała miejsce w maju 2012 roku, matka chłopca, wiedząc o tym, niestety takiej rozmowy nie było w maju, ponieważ ona się odbyła w kwietniu, ta rozmowa. I ja nie wybierałam i nie prosiłam o dobór nauczycieli. I z tego właśnie między innymi powodu, z powodu tego, że pani dyrektor co innego mi mówi, potem się słów wypiera, ja od jakiegoś czasu nagrywam nasze rozmowy. Po prostu chodzę na rozmowę z panią dyrektor z dyktafonem w kieszeni i nagrania złożyłam na policji już. Także ja nie prosiłam o dobór nauczycieli. We wrześniu dowiedziałam się, jacy nauczyciele będą z synem pracować i bardzo mnie ucieszył akurat taki dobór nauczycieli. Nie uczestniczę w spotkaniach, w zebraniach z rodzicami, ponieważ świetlica w szkole numer 5 jest najkrócej czynną świetlicą. Jest tylko do 15:30, w związku z czym ja nie mam z kim dziecka zostawić. Z kolei treści poruszane na zebraniach dla rodziców uważam nie są przeznaczone dla treści dzieci, a już tym bardziej dzieci, które tak wnikliwie analizują informacje jak dzieci z zespołem Aspergera. Poza tym jestem w codziennym kontakcie z nauczycielami, ja jestem w szkole 2 razy dziennie. Ja sobie nie wyobrażam, jak chyba każdy, kto ma dzieci, nie wyobraża sobie sytuacji, odbierając dziecko nauczyciela, nie zapytać, jak minął dzień, jakie zrobił postępy, jak się zachowuje. Kolejna rzecz. Na początku roku szkolnego 2012-13 założono uczniowi kartę indywidualnych potrzeb ucznia. Tej karty nie widziałam. Ja widziałam IPET, indywidualny plan terapeutyczno-edukacyjny, chyba tak się nazywa, które podpisałam i na komisji prawa pani dyrektor przedstawiła tylko kopię ostatniej strony tego pisma, gdzie był mój podpis, a na której to stronie widnieli wszyscy nauczyciele uczący jego klasę. Wprowadziła tę komisję w błąd, mówiąc, że to jest byli jego nauczyciele i przedmioty. Nie, ponieważ w tym dokumencie, stronę wcześniej, był plan lekcji Kacpra, gdzie były wymienione tylko 4 przedmioty. Także pani dyrektor nawet w obliczu komisji, posiedzenia komisji prawa, przynosiła moim zdaniem wybiórczo dokumenty. Problem obecności nauczyciela wspomagającego na wszystkich lekcjach jest dla mnie też dosyć dziwny, ponieważ syn ma skłonności do agresji, o czym wiedzą nauczyciele i również kiedy nauczyciel jest chory, już nie mówię o tych planowych godzinach, kiedy syn jest bez wspomagania, mi chodzi o bezpieczeństwo tych dzieci. Nauczyciela na tych zajęciach nie ma. Potem dochodzi do brzydkich incydentów, potem wszyscy się źle czują, syn się źle czuje, pogłębia się w zaburzeniu, bo on nie kontroluje swojej agresji. Źle się czuje strona zaatakowana, źle się czuje jako matka i źle się czuje nauczyciel. Więc z tym też trzeba byłoby coś zrobić. Kolejna rzecz. Ze zmianami i panią Martą Aleksandrowicz, panią Sylwią. Wpierało mi się, że miałam pretensje i uwagi do nauczycieli. Nie, ja nie miałam pretensji do nauczycieli. Po zmianach nauczyciela wspomagającego przyszła pani Sylwia Trojanowska. Już wtedy stan zdrowia mojego syna się bardzo pogorszył. Pani Sylwia zachorowała i nauczyciele przez kolejnych kilka miesięcy byli przydzielani zupełnie przypadkowo. Dopiero w drugim semestrze przyszła pani Marta, ale to wystarczyło, żeby mój syn musiał zostać umieszczony w oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży, ponieważ zaatakował kolegę. I sam jego zaburzenie nasiliło się tak, że on nie był w stanie sam ze sobą funkcjonować. Kolejna rzecz. Tak, kolejna rzecz jest następująca, że wnioskowałam, nie radziłam sobie wychowawczo z synem w domu, zorganizowałam dodatkowo pomoc w postaci opracowania indywidualnego programu. Jednocześnie chłopiec uczestniczył poza swoimi godzinami lekcyjnymi w zajęciach ze specjalistami. Zajęcia prowadzone były społecznie przez panią i to są nazwiska. To również jest nieprawda.
To jest nieprawda, ponieważ ja takiej pomocy, takiego programu ja do dziś nie mam w rękach, a on był rzekomo zrobiony 1,5 roku temu. Druga rzecz, owszem, zwracałam się do pomocy do oddziału wspomagania i panie widziały się z moim synem 2 razy po to, żeby opracować plan. To jest 2 razy, to nie są zorganizowane zajęcia, które pomogły jemu czy mnie. Spotkaliśmy się, panie się spotkały 2 razy po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób mogą nam pomóc. To jest koniec pomocy. Nie wnosiłam zastrzeżeń do funkcjonowania szkoły. Oczywiście, że wnosiłam zastrzeżenia. Ale proszę mi powiedzieć, ile ja mogę wnosić zastrzeżenia i bić głową w mur? Fakt. W tej chwili złożyłam skargę i również biję głową w mur, tylko tyle, że większy i grubszy. Jeszcze jedna rzecz szkolnego psychologa, która powiedziała na komisji prawa, że dziecko przyszło do szkoły niezdiagnozowane, niewychowane i zaniedbane. Co to znaczy niewychowane? W cywilizowanym kraju psycholog, gdyby użył takich określeń, przestałby być psychologiem. Mój syn ma diagnozę od 2006 roku. Ja go wychowuję i nie jest dzieckiem zaniedbanym. Praca szkolnego psychologa, co również zostało poruszone na komisji, zresztą nie tylko na komisji, polega na tym, że pani psycholog z dzieckiem z zespołem Aspergera, 12-letnim, układa puzzle i daje mu do pokolorowania bałwana. Bałwana dziecku z zespołem Aspergera? Czy to jest na pewno psycholog? To jest praca psychologa? Przecież kazać dziecku pokolorować bałwana to jest gwałt na jego percepcji i to potem nie jest dziwnego, że on reaguje agresją. Także tak, to jest wiarygodność pani szkolnej psycholog. Jestem oburzona tym, że sugeruje mi się i w mediach, i tutaj w oświadczeniu jakiekolwiek powiązania. Jestem oburzona i zniesmaczona wręcz tym, że przypisuje, że mnie się niejako podłącza pod jakieś nieprawidłowości w szkole. Proszę mi powiedzieć, co mnie obchodzą nieprawidłowości w szkole na linii kadra pracodawca? To nie jest moja sprawa. Ja walczę tylko o dobro dziecka, a w tej chwili jestem oskarżana o to, że po prostu źle się czuję, bo usłyszałam to, co usłyszałam. Ja się nie włączam w jakieś nagonki na panią dyrektor, bo mnie te sprawy po prostu nie interesują. Ja nie jestem pracownikiem tej szkoły. Ja jestem matką dziecka, która do tej szkoły uczęszcza. Jeszcze jedna rzecz. Właśnie jestem oburzona bardzo tym, że pan przewodniczący Mikołajek nie odebrał głosu w drugim dniu posiedzenia komisji. Pani bibliotekarce, która mnie atakowała, panu Tułazie, który mnie atakował, oni byli publicznością. Dlaczego pozwolił na zakrzykiwanie mnie przez panią dyrektor? Ja jestem osobą spokojną, ja nie podnoszę głosu i ja nie będę nikogo przekrzykiwać. Także to tyle z mojej strony, proszę państwa. Chciałam tylko powiedzieć, że jest mi tylko strasznie przykro, bo chciałam w ogóle zabrać syna dzisiaj na tą sesję, ale piszę sprawdzian. Chciałam, żebyście państwo zobaczyli, że to jest dziecko, które ma tak silne tiki w tej chwili, że nie jest się w stanie normalnie wypowiedzieć, jeżeli tylko ma emocje. Tutaj dla niego byłyby duże emocje. Tego nie było. Przez wakacje, gdzie syn był u mojej mamy za granicą, sztab lekarzy wypracował jego bardzo dobre funkcjonowanie. We wrześniu, jeszcze w grudniu, syn przyjmował leki w dawce 2 mg na dobę. W tej chwili mamy 12. Z czym to się wiąże? Z obniżoną odpornością. Z czym to się wiąże? Z chorobami. Z czym to się wiąże? Z absencjami w szkole. Z czym to się wiąże? Z zaległościami edukacyjnymi. W tej chwili, kiedy syn nie ma 7 przedmiotów, ma przyznane zajęcia wyrównawcze w ilości aż 45 minut tygodniowo. Nie wyobrażam sobie, co to będzie dalej. Także bardzo proszę nie przypinać mi jakichkolwiek powiązań ze szkalującymi szkołę nauczycielami, bo ja nie jestem pracownikiem tej szkoły. I w tej chwili, wiedząc to, co wiem, kiedy spotyka mnie wszystko to, co mnie spotyka, od kiedy ja ruszyłam tą sprawę, to ja nie wiem, czy nie zwróciłabym się z tym bezpośrednio do ministerstwa na przykład, bo boli mnie głowa od bicia w mur, bo w którykolwiek stronę się uderzę, to tam jest mur coraz grubszy. I nieważne, czy to jest dyrektor szkoły, czy to jest komisja prawa, czy to są radni, czy to jest pan radny. I naprawdę nie chciałabym, jeszcze raz podkreślić, będę to podkreślać wszędzie, żeby przypisywać mi jakiekolwiek związki z działalnością nauczycieli szkoły. Czy działającymi na korzyść, czy na niekorzyść, bo to jest nie moja sprawa. Dziękuję bardzo, że zechcieliście mnie państwo wysłuchać i że mogłam cokolwiek powiedzieć w przeciwieństwie do Komisji Prawa. Dziękuję.